Okej, znajdujemy się ponownie na Półwyspie Helskim. Dzisiaj będziemy zwiedzać opuszczoną willę po raz ponowny, ale o północy. Także słyszeliśmy, że ponoć jest ona nawiedzona. Oczywiście, no ja w to nie wierzę. Nie wiem, jak, co ty sądzisz. Boisz się wejść tam, czy nie? No, ja się boję, bo już ty mnie też wcześniej nakręcałeś tymi opiniami, co czytałeś w internecie, więc no nie jestem za tym, żeby tam iść, no ale. No ale co, gdzieś północ za 3 minuty. Także co, czas wejść, nie? To idziemy. Wchodzimy. Widać, chyba jest mniejsze wyposażenie niż było. Szyję na raz na okno. Dobra, puszczamy. Okay. Idziesz? Puszczam na schody. Gdzie? O, tu po kolei. Idziemy tam na lewo. Widać. Chodź, chodź, jak chcesz to już przodu. Już będę świecił, jak tak wolisz. To wygląda podobnie, jak wyglądała. Popatrz, tu już nie ma tego. Widzisz, było tutaj. Wejść wyżej. Thank you.
musimy odejść przodem. Tutaj nic nie widzi. Także nic ciekawego. Idziemy dalej. Nie ciągnie. Też mamy widok na opuszczoną szkołę. Nie wiem, ile ona już czasu nie działa. Okej. Idźmy dalej. Teraz takie gazetki. Szafa pusta. Niestety pusta. A co ty tam chciałeś zobaczyć w szafie? Nie. Gdzie? Jeszcze tutaj. Ostatnia rzecz została. O. Tak to wygląda. No, nic tu nie ma. Czas schodzić na dół. Wychodzimy. Patrz, tu jakaś łopata. Łopata, no. Obejrzałem. Jeszcze zakopana w ziemi teraz. Okej. Okay. Jeszcze tak widok pokażmy. Okej, okay, więc zwiedziliśmy całą willę. Mamy już ile? Nie wiem, kilka, 15 minut po północy. Nie zdarzyło się nic niezwykłego, także wszystkie te opinie, moim zdaniem, to jedna wielka bujda. No chyba, że nie mieliśmy szczęścia, nie? No nie wiem, mam nadzieję, że to jednak bujda w tym opinii. Okej, także my widzimy się niebawem, no i do zobaczenia. Na razie.